Edyta Hołdyńska, Telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa. Zapraszam na kolejną rozmowę i kolejne świeże informacje. Otóż od 2018 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 2100 zł. Kolejna podwyżka. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku i stawki godzinowej także do 13,70 zł. Takie rozwiązania przyjęła we wtorek Rada Ministrów. I na ten temat porozmawiamy z naszym kolejnym gościem w studio, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Płaca minimalna do 2000 zł. To już też budziło ogromne kontrowersje. Teraz mamy kolejną podwyżkę, 100 zł więcej od stycznia przyszłego roku. Jak to zmieni gospodarkę? Poprzednia podwyżka to było ponad 8% wzrostu i to faktycznie było zaskakujące, dlatego że oczekiwania ze strony i pracodawców, i pracobiorców zostały przebite przez rząd. Teraz mamy podwyżkę 5%. Ona oczywiście nie mieści się w oczekiwaniach pracodawców, ale też nie mieści się w oczekiwaniach pracobiorców, dlatego że pracodawcy oczekiwali wzrostu mniej więcej na poziomie do 50 zł, a pracobiorcy chcieli, żeby to była kwota nawet 220 zł, czyli dosyć duża rozpiętość i rozbieżność oczekiwań. I tutaj ministerstwo na początku wyszło z propozycji 80 zł, ostatecznie została decyzja podjęta na poziomie 100 zł, czyli przeniesieniu, tak jak pani redaktor wskazała, stawki godzinowej do 13,70 zł. Jak to wpłynie na rynek pracy? No tutaj trzeba sobie zadać pytanie o tak naprawdę sytuację obecną na rynku pracy. My takiej sytuacji nie mieliśmy od 26 lat. Tutaj rozróżnienie, prawda? No bo na rynek pracy, ale także na całą gospodarkę, ale także jeszcze w pomniejszeniu tego ujęcia, to konkretnie na pracowników, którzy oczywiście będą zadowoleni, ale także na przedsiębiorców, którzy będą musieli te 100 zł więcej zapłacić. No właśnie, tu zaczynamy widzieć, tak jakbyśmy jakąkolwiek rzecz sobie wzięli do ręki, szklankę, cokolwiek, kamyczek i oglądali z każdej strony, i zobaczymy zupełnie coś innego. I tak ze strony pracowników oczywiście oczekiwania są, żeby płaca wzrastała, i tutaj trzeba sobie wyobrazić, do jakiej ilości, do jakiej liczby ludzi w ogóle trafi tego typu podwyżka. To jest w Polsce taką płacę otrzymuje ponad 1 400 000 osób. To dużo, więc mało? No to jest dosyć duża część populacji. Jeżeli porównamy to z innymi krajami, to my mamy dosyć duży udział tej populacji na poziomie płacy minimalnej. W Hiszpanii to jest już na poziomie 2%, więc to pokazuje, że te wartości u nas jeszcze są znaczące, ale na przykład we Francji utrzymuje się na poziomie 9% populacji, więc to jest pytanie tak naprawdę, jak ukształtuje się cały rynek pracy, jak ukształtują się relacje. No ale już mamy pozytywne zmiany, prawda? Spada bezrobocie, no właśnie, wynagrodzenia rosną. No właśnie, i tu pojawia się pytanie, w którym momencie takie wynagrodzenie minimalne coś daje, to znaczy jak ono reguluje, czy oddziałuje na gospodarkę. Jeżeli uznajemy, że to jest narzędzie ochrony, czyli zakładamy, że jest to minimalne wynagrodzenie, które jest niezbędne, aby utrzymać swoją rodzinę, czy też zabezpieczyć podstawowe wydatki, no to w sytuacji oczywiście, kiedy na tym rynku pracy jest sytuacja odwrotna, czyli mamy dyktat pracodawców, no to takie zmobilizowanie ich do tego, żeby podnieść płacę, jest zasadne. Ale w tej sytuacji, którą mamy, kiedy bezrobocie jest na poziomie 7,1%, i tu znowu, nie w całej Polsce, bo jeżeli sobie dotkniemy Warmii, Mazur, tam cały czas tragedia jest na poziomie średniego bezrobocia, są powiaty, gdzie bezrobocie nawet sięga 25%. Zresztą podobnie jest na Mazowszu, pomimo tego, że w Warszawie mamy sytuację doskonałą na rynku pracy i 2,5% to jest mniej więcej ta stopa bezrobocia. Tak na przykład w radomskim powiecie czy szydłowskim mamy tragedię, czyli 20-25%, tam 1/4 populacji po prostu nie pracuje, czy nie może znaleźć pracy w zatrudnieniu oficjalnym. No to brzmi nieprawdopodobnie, ale w konkretnej gminie czy powiecie, prawda? Dokładnie. I to pokazuje, że decyzje, które mają charakter centralny, które obejmują całą Polskę, one zupełnie inaczej są odbierane w różnych miejscach. Na przykład tam, gdzie 25% bezrobocia jest, i na przykład tak jak na Warmii, Mazurach, mikroprzedsiębiorcy tworzą gospodarkę i oni są mało w tym momencie chętni do zatrudnienia albo do współpracy z instytucjami systemowymi, które wspierają to zatrudnienie.
gospodarka uzależniona od turystyki, czyli sezonowa, to powoduje, że trudno jest przedsiębiorcy rozwijać swój biznes, kiedy koszty związane z jego działalnością rosną i są jakby determinowane decyzją władczą, czyli rząd. Panie ale doktorze, z drugiej strony no, właśnie, są miejsca, gdzie to jest naturalne, znaczy to już powinno być uznane za wartość tej minimalnej stawki i nie przeszkadza w dużych miastach. W Poznaniu mamy bezrobocie praktycznie nieistniejące, a Wielkopolska cała jest świetnie wygląda w tym zakresie. No i były pomysły mówiące o tym, żeby tę płacę minimalną właśnie rozróżniać ze względu na regiony. Ale czy to jest realny pomysł? Czy to w ogóle gdzieś funkcjonuje w innym kraju? No nie, 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 ja nie znajduję takich przykładów, żeby można było w ten sposób chodzić. Raczej przykłady są inne, to znaczy minimalne wynagrodzenia w zależności od sektora gospodarki, ale to wynika bardziej z negocjacji. Na przykład Szwajcaria. Szwajcaria nie ma ogólnokrajowej takiej płacy minimalnej. Tam jest dyskusja pracodawcy z pracobiorcą na temat ukształtowania sektorowej płacy. No tak, ale to też wynika z dojrzałości gospodarki, z dojrzałości pracodawców i pracobiorców. Znaczy dwie strony siebie szanują. U nas niestety ta kapitał społeczny jest tak niski, że zaufania dwie strony do siebie nie mają. To zresztą pokazuje na rozdźwięki na pracę Komisji Trójstronnej. Ta Komisja Trójstronna wychodzi z takim założeniem, że pracodawcy od razu idą z założeniem zaniżenia płacy, pracobiorcy od razu z zawyżeniem, bo wiedzą, że i tak muszą się w środku spotkać. Znaczy nikt nikomu nie ufa, nikt nie przyjdzie i nie powie tak naprawdę, czego oczekuje. I dopóki my nie zaczniemy ze sobą normalnie rozmawiać i widzieć korzyść, zarówno pracodawca będzie widział korzyść w dobrym, dobrze wynagrodzanym pracowniku, bo dzisiaj tą korzyść widzi, dlatego że próbuje chronić swój interes. To nie jest próba rzeczywistego dialogu z tą z drugą stroną, tylko wie, że bez tego pracownika jego dalszy rozwój będzie niemożliwy, no bo tych pracowników po prostu zaczyna brakować. I uzupełniamy ich pracownikami z Ukrainy. Na przykład, tak? A z drugiej strony pracownik zaczyna mieć świadomość, że pracodawca nie ma wyjścia i zaczyna się rzecz, która jest bardzo niebezpieczna i zapewne i pani rektor i nasi widzowie też zaczynają zauważać, to jest spadek jakości pracy. Mówi się, że praca, wynagrodzenie powinno rosnąć z wydajnością, a do tego jeszcze przychodzi jakość. Zaczynamy widzieć na przykład jakość w obsłudze restauracji, jakość w obsłudze usług podstawowych w sklepie. Jeżeli pracownik nie jest zmotywowany w żaden sposób konkurencyjnością na tym rynku, to możemy spodziewać się, że ta presja, która będzie gwarantowała mu coraz wyższe wynagrodzenie, ja tu też nie chciałbym uogólniać, nie powiem, że wszyscy w taki sposób się zachowują, ale będziemy mieli część pracowników, którym będzie wszystko jedno i pracodawca nie będzie miał motywacji żadnej, narzędzia motywującego dla niego, bo on będzie, ten pracownik powie, słuchaj, no ale co mi zrobisz, no to zwolnisz, no to znajdzie, następnie mnie nie weźmie i przynajmniej po takiej pensji, która została ustalona. A to też jest ciekawe zjawisko, niebezpieczna, ale z drugiej strony właśnie bezpieczna dla Polaków, bo tutaj badania także statystyczne pokazują, że Polacy już nie boją się właśnie tej utraty stanowiska, nie boją się bezrobocia, bo ono praktycznie już w kraju nie istnieje, przynajmniej ogólnie rzecz biorąc, ale już nie boją się, odpowiadając na pytanie, czy jeżeli stracisz pracę, czy boisz się utraty pracy, czy długo trwałego bezrobocia, Polacy już odpowiadają śmiało, że nie, tego się nie obawiają. Panie rektor, bezpieczeństwo finansowe to jest jeden z podstawowych takich, z jedną podstawowych wartości, którą my do końca nie też nie potrafimy artykułować, o to walczyć, no ale jest to wartość, którą sobie bardzo cenimy i chcielibyśmy, jeżeli popatrzy się nawet na badania takie psychologiczne czy społeczne, wyraźnie lęki o to, że nie zapłacę faktury, że nie będę miał na rachunki, że nie będę miał na zobowiązania, które się wytwarzają, na możliwość wykształcenia swojego dziecka, są ogromnym ciężarem, to też powoduje ograniczenie na przykład wydajności pracownika. No bo jeżeli pracownik jest w lęku tak naprawdę stałym na tym wymiarze, jak on będzie to swoje gospodarstwo domowe prowadził, w jaki sposób on zaspokoi te potrzeby, to są ogromne stresy na przykład międzypłciowe, tak? Czyli odpowiedzialności, które sobie nakładamy na przykład w wymiarze małżeńskim i widzimy, że nie radzimy sobie. No każdy ma pewne oczekiwania wzajemne, buduje je i też oczekuje, że druga strona je wypełni. My tego nie rejestrujemy, nie badamy, ale widać na przykład niespłacalny, jak pojawi się niespłacalny kredyt, jak ludzie potrafią, i to nie jest zjawisko niszowe, popełniać samobójstwa. Czyli widać, że
nie radząc sobie z wyzwaniem, wynika to z braku dochodu w relacji do zobowiązań, ludzie popełniają w Polsce samobójstwa. Nie jesteśmy krajem o nikłym zjawisku w tym zakresie, raczej przeciwnie, jesteśmy krajem, który ma bardzo dużą populację tak kończącą życie, co jest tragedią, to znaczy my sobie nadal z tym nie radzimy. I tutaj jest na tragedią, wszystko się i rzeczywiście przez lata nawet byliśmy do tego przyzwyczajeni, że, znaczy, że brakuje się, że to jest nam naturalne. Pieniędzy. Tak, że to jest pewien schemat działania w Polsce. Panie doktorze, uroga. Nie wiem, czy pan się zgodzi, idzie ku lepszemu. Ona idzie ku lepszemu. Ja tego nie kwestionuję, tylko jako ekonomista próbuję też pokazać różne aspekty tego lepszego. Znaczy ono lepsze jest. Jeżeli ktoś dostaje większe wynagrodzenie, to teraz musi się liczyć z tym, że nie tylko ja dostanę te lepsze wynagrodzenie, ale wszyscy, którzy dostarczają mi dobre usługi. A czym to się skutkuje? No tym, że trzeba się liczyć z przyszłości zwiększeniem cen. Dzisiaj zaczynamy mówić, że inflacja rośnie i niektórzy ludzie mówią, no wychodzę ze sklepu i płacę coraz więcej. No dobrze, no ale właśnie tego to jest konsekwencja. Znaczy jeżeli my będziemy mówić, że każdy pracownik minimalnie musi zarabiać więcej, to trzeba się liczyć z tym, że jako społeczeństwo również będziemy koszty ponosić. Proszę zwrócić uwagę, na przykład koszt dla administracji to jest ponad 140 miliardów, przepraszam, 140 milionów na poziomie kraju dodatkowych kosztów, które administracja poniesie, ale za to około miliarda wpływów podatkowych, które z tej podwyżki się ujawnią, bo wpływy z ZUS-u na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zdrowotne, składki i tak dalej. Ale na przykład w gospodarstwie domowym szacuje się, że będzie w dyspozycji około 1 miliarda 100 milionów netto pieniędzy w populacji całej polskiej ze względu właśnie na tego typu podwyżkę, co też się przełoży na zwiększoną moc zakupów, no bo ludzie mają z dyspozycji pieniądze, pójdą do sklepu, kupią, więc można się domniemywać, że za chwilę przedsiębiorca będzie miał tego klienta o zwiększonej mocy nabywczej. Wszystko jest pewnym łańcuszkiem, to są związki przyczynowo-skutkowe. Chcielibyśmy, żeby każde zdarzenie przynosiło tylko dobre efekty, ale niestety jest tak, że w ekonomii jest równowaga w cudzysłowie tych zjawisk i pozytywnych i negatywnych. Panie doktorze, zostało nam dosłownie 2 minuty na rozmowę, ale może byśmy wybiegli tak marzeniami do Europy Zachodniej. O. Na jakim poziomie tam jest płaca minimalna? Ja przyniosłem specjalne statystyki, żeby troszeczkę jakby pobudzić do wyobrażenia. Są takie 3 grupy państw, czy państwa, które mają do 500 euro mniej więcej miesięcznego wynagrodzenia, i my znajdujemy się w tej puli, mamy około 453 euro, jeden z najwyższych wskaźników, potem jest przed nami jest Estonia, wyżej są oczywiście 500, 1000, to jest Grecja, to jest Portugalia, Malta, Słowacja, Hiszpania, nawet 826 euro miesięcznie, no i potem to już jest zupełne, tak by dla nas niewyobrażalne wartości, Wielka Brytania 1397, a Luksemburg 1999. Co jest ważne, nominalnie jak popatrzymy na wartości, to relacje między najwyższą płacą minimalną w Europie a najwyższą, to jest jak 1 do 8,5, czyli 8,5 raza większa płaca, ta najwyższa jest minimalna. Ale jeżeli popatrzymy na parytet siły nabywczej, to ta relacja już tylko jest 3,3-krotna, czyli my bardzo zyskujemy, jeżeli się przeliczy to, co dostajemy w relacji do cen, które nas otaczają i możliwości zakupu towarów. I nagle przesuwamy się w górę o 3 miejsca dodatkowe, a po tej podwyżce najprawdopodobniej o 5 skoczymy. Co pokazuje, że może mniejsze pensje mamy, ale jakość życia w kraju może być o wiele lepsza niż w innych miejscach. Piękna, pozytywna puenta. Bardzo dziękuję. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. Czekamy w takim razie na to, aby w Polsce, także jak w krajach zachodnich, można było tak do góry podnieść płacę minimalną. Szanowni państwo, dziękuję za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna część. Naszym gościem będzie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.